Państwo, mam zaszczyt poprowadzić dzisiaj panel dyskusyjny z naszymi honorowymi gośćmi, ambasadorami. Pani ambasador Urszula Gacek, przedstawicielstwie w Radzie Europy. Była także eurodeputowana w Parlamencie Europejskim, co ważne. Pan ambasador Janusz Reichert, ambasador także mieszkaniec kiedyś Pomorza z Kościerzyna. Pan ambasador Jan Truszczyński, stały przedstawiciel Pani Maria Wodzyńska-Wojcka, ambasador w Królestwie Niderlandów i przy UNESCO. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rafał Kuźniowski, jestem także ekspertem Team Europe, wykładowcą na Akademii Pomorskiej i prezesem Słupskiego Instytutu do Spraw Młodzieży. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w dniu bardzo wyjątkowym, bo miał być to dzień historyczny. Dzisiaj Wielka Brytania miała wystąpić z Unii Europejskiej. W Polsce według badań przeprowadzonych przez kilka instytutów okazuje się, że to właśnie młodzież w waszym wieku jest największymi eurosceptykami, którzy najmniej uczestniczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w ogóle w wyborach powszechnych. Pani ambasador, czy warto, żeby młodzież angażowała się, jak żeby się angażowała, czy w ogóle młodzież może coś zmienić? Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie za zaproszenie i cieszę się, że mogę się dzisiaj z wami tutaj spotkać. Z tego co wiem, to przez ostatnie parę dni mieliście tutaj świetne szkolenia przygotowujące was do działalności w terenie. W pewnym sensie przekonywanie was do czegokolwiek jest zbędne. Wy byście tutaj nie byli, jakbyście nie byli przekonani i zaangażowani. W związku z tym ja, jeżeli można, i pan moderator pozwoli, chciałabym powiedzieć parę słów o takiej kuchni parlamentarnej, która też może wyposażyć was w dodatkowe argumenty, które możecie przekazywać swoim rówieśnikom, starszym kolegom, koleżankom. Bo takie filmy, które widzieliśmy przed chwilą, są naprawdę świetne i to pokazuje jeden z aspektów, jeden z obszarów, gdzie parlament był bardzo aktywny. Ale chciałabym porozmawiać o tym, jak, jeżeli porozumiem, że taka formuła, że mamy takie krótkie wystąpienia, a później, żeby nie zajmować za dużo czasu. W związku z tym, no, chciałabym wam przedstawić parę argumentów, dlaczego aktywność jest ważna, a dlaczego bierność w przypadku wyborów do Europarlamentu jest ogromnym zagrożeniem. Proponuję kiedyś posłuchać wystąpień europarlamentarzystów. One są krótkie, nawet są jednominutowe. Parlament bardzo mocno reglamentuje czas. I posłuchajcie, o czym rozmawiają, jak się wypowiadają poszczególni parlamentarzyści. Używają platformę parlamentu, żeby wygłaszać przemówienia, które są adresowane wyłącznie do odbiorcy w swoich poszczególnych krajach. To jest piękne miejsce, żeby na ogół do pustej sali, bo tam na tych debatach, trzeba przyznać z przykrością, niewiele jest osób, wykrzykiwać jakieś swoje narodowe racje. Oni są mało przydatni, ale może jeszcze nie najbardziej groźni. I później jest skrajna grupa, ale ta, na którą najbardziej zwracam uwagę, to są ci, którzy czasami w ramach happeningu przechodzą w jakichś podkoszulkach, którzy zawsze stawiają swoje flagi narodowe przed swoim miejscem na sali plenarnej, którzy mają jeden cel, rozbicia Unii ze środka, biorąc przy tym całkiem spore pensje z Parlamentu Europejskiego. I żeby nie przekroczyć tej pierwszej części, niska frekwencja zawsze wspiera skrajności. To są elektoraty mocno zmobilizowane. Bierność, 20 parę procent udziału w wyborach do Europarlamentu, znaczy, że te osoby z różnych państw mają większą reprezentację w Parlamencie Europejskim. Jeżeli czas na to pozwoli, to może w drugiej turze trochę
przybliżę Wam, jak wyglądają sondaże i kto może stracić, a kto może zyskać, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że skrajne ugrupowania, które są wokół takich osób znanych jak Marine Le Pen czy UK Independence Party, oni zyskają i są grupy, które nie da się w tej chwili zaszeregować, dlatego że oni są nowe powstałe grupy, partie polityczne. Nie wiadomo, gdzie oni wylądują, czy oni wylądują w głównym nurcie europejskim, ale raczej nie. I jak policzymy tych eurosceptyków i destruktorów i tych, którzy nie wiadomo, gdzie wylądują, to mamy naprawdę dosyć groźny scenariusz. I to nie jest tylko kwestia samego parlamentu. To są frakcje, które będą decydowały o tym, kto będzie szefem komisji. No tu raczej myślę, że kadencja może być w miarę spokojna. To są wysokie funkcje na różnych szczeblach. Także takie są zagrożenia. A tyle może na pierwszej turze ode mnie. Serdecznie dziękuję, Pani Ambasador. Pani Ambasador, czy warto, żeby młodzież angażowała się w wybory do Parlamentu Europejskiego i warto, żeby w ogóle angażować? I jak zmobilizować tą ekipę, która przez te dwa dni tutaj w Słupsku bardzo mocno została wyposażona? Europa od samego początku, aczkolwiek była połączeniem takich bardzo technicznych rozwiązań organizacyjnych, skupionych na węglu, stali, transporcie, miała za sobą, powiedziałabym, pewne marzenie. Marzenie o harmonii w polityce. I jesteśmy w tej chwili w momencie, w którym Europa staje przed wyzwaniami, jakich przedtem nie miała. Zresztą to był jej los, zawsze się rozwijała poprzez nowe wyzwania i nowe rozwiązania. Tych wyzwań jest mnóstwo. One są na różnych poziomach, zarówno na poziomie nowych rozwiązań technologicznych. Mówi się coraz częściej o sprawie sztucznej inteligencji, która ma nam zrewolucjonizować życie na globie. Ale mamy też różne problemy typu bardziej doraźnego, których jesteście już świadkami, jak Brexit czy problem uchodźców. To są niesłychanie ważne sprawy, zupełnie nowe. I dlaczego myślimy o młodzieży jako o tej sile, która powinna pociągnąć wybory parlamentarne do Europarlamentu? No myślę, że dlatego, że w Was jest więcej marzenia niż może w tym starszym pokoleniu. Może to jest pewien wymiar Unii Europejskiej, który został zapomniany, o którym jakoś w tych różnych utarczkach, o których moja przedmówczyni mówiła, na różnych poziomach, jakoś się zapomina, że w końcu cały czas wszystko to dąży do jakiegoś celu, który jest celem otwartym. Ja mówię jeszcze raz, tak ma być, to jest cel otwarty, ale ten cel stawia przed nami zupełnie nowe sytuacje, na które trzeba umieć odpowiedzieć w nowy, zupełnie sposób. Trzeba umieć odczytywać znaki czasu, na które siłą rzeczy młodzież jest bardziej wyczulona niż starsze pokolenie. Dlatego wasze zaangażowanie i wasze wsłuchanie się i w Europę, i w świat. Europa, jak zobaczycie na mapę, jest w końcu takim cypelkiem Eurazji, tak naprawdę. Przecież to jest też jeden z problemów, z którymi Europa się zmaga. To jest przejście od wielkiego światowego mocarstwa, którym była jeszcze na początku XX wieku, do części ogromnego świata, w której rosną nowe potęgi gospodarcze i polityczne, z którymi ona musi się jakoś konfrontować. Dlaczego te wybory do Parlamentu Europejskiego są tak ważne? Że naprawdę jesteśmy w chwili przełomowej zmiany w Unii Europejskiej i na globie siłą rzeczy. No, z tego powodu, przez to, że
inaczej niż to było jeszcze 20 lat temu, kiedy wydawało się, że świat, a zwłaszcza ten świat zachodni, jest zaprogramowany i że lecimy takim samolotem, którym jest autopilot. On nas dowiezie do celu. Cel to, bo niektórzy mówili Ever Closer Union. Wydawało się, że niektórzy biorący udział w tym wielkim przedsięwzięciu będą poruszali się trochę wolniej i nie trochę szybciej, ale wszyscy idą w jednym kierunku. Dzisiaj nikt nie potrafi powiedzieć, jaki jest ten jeden wspólny kierunek. A co to oznacza? To oznacza, że to wszystko, co było budowane przez 50 lat, wcale nie musi być, wcale nie musi istnieć za 5 albo 10 lat. Dlatego warto myśleć o tej Unii Europejskiej właśnie nie jako o czymś bezalternatywnym, tylko warto sobie uświadomić, że to jest wybór. I jeżeli się dokonuje wyborów, no to potem trzeba też liczyć się z konsekwencjami. I dobrze zawsze dokonywać wyborów przemyślanych, a nie takich pod wpływem jakichś chwilowych emocji, złości na coś. Ja rozumiem, że może być dużo złości na tę Unię Europejską, zwłaszcza, że ja sobie wyobrażam, że ona widziana oczyma ludzi, którzy w gruncie rzeczy nie znają innej Europy swojego życia świadomego niż ta właśnie, to ta Unia Europejska nie jest dzisiaj taka bardzo sexy. Ona dla mnie była bardzo sexy, ponieważ alternatywą był świat realnego socjalizmu, PRL, no to ta Unia Europejska, to nie trzeba było niczego się tłumaczyć, nie trzeba było przekonywać. Dzisiaj to wygląda oczywiście zupełnie inaczej. I zawsze rzecz, którą się już dostaje, no jest wygląda traktowana z pewnym większym dystansem niż to, co się zdobyło. No tak, tylko tyle, że jak mówię, warto sobie uświadomić, co będzie, jeżeli się to straci. Strata nastąpiła, to też będziemy cierpieli z jej powodu, ale no, Państwo to będziecie cierpieli bardziej i dłużej, więc to tym bardziej warto o tym pomyśleć dwa albo trzy razy, bo ryzyko jest trochę większe. A ryzyko wynika z tego po prostu, że co też warto sobie uświadomić, ta Unia Europejska jest w świecie czymś zupełnie wyjątkowym. Ona jest eksperymentem. Eksperymentem, który zaczął się w latach 50. w zupełnie innych warunkach na świecie, a który dzisiaj musi być kontynuowany w świecie znacznie bardziej skomplikowanym, znacznie bardziej podzielonym. I warto sobie uświadomić, że świat tyka inaczej niż Unia Europejska. Rzeczywistość tego świata to jest rzeczywistość konfliktów, rzeczywistość wojen, to jest rzeczywistość, w której ludzie budząc się rano wcale nie muszą być pewni, że ich sojusznicy i partnerzy wczoraj są jeszcze dzisiaj ich przyjaciółmi i partnerami. To jest właśnie świat zmieniających się szybko sojuszy. Otóż ja jednego jestem pewien, że gdyby Europejczycy się znaleźli w takim świecie, musieli prowadzić taką politykę, tak jak było to w Europie w XIX wieku, albo jak to się dzieje dzisiaj w Azji na przykład, czy na Bliskim Wschodzie, to po prostu by powariowali. My do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni, myśmy od tego odwykli. Na szczęście myśmy przywykli do tego, że Unia Europejska no jednak daje jakieś poczucie stabilności. Ale jak mówię, wcale nie ma pewności, że tak musi być. A potencjał nieufności między narodami europejskimi jest ogromny. Ja pamiętam rok 91, nie ma wojna w Jugosławii. I pamiętam, ja byłem wtedy w Niemczech, Niemcy, rząd niemiecki był pod ogromną presją, żeby uznać niepodległość Chorwacji i Słowenii. Rząd niemiecki w końcu podjął tę decyzję pod presją głównie mediów zresztą, ale reakcja na to w wielu krajach, na przykład we Francji, była no, przedziwna. Francuzi byli przekonani, że Niemcy próbują odbudować na Bałkanach swoją strefę wpływów. W Niemczech w ogóle o tym nikt nie myślał. Po prostu w ogóle nikt nie miał pojęcia, że Niemcy na Bałkanach miały kiedyś jakieś wpływy, nieważne. Ale sąsiedzi pamiętali to
i od razu podejrzewali, że coś Niemcy knują. I ta nieufność dzisiaj kwitnie. Zresztą proszę zauważyć, że w Polsce też ona kwitnie. Znaczy przynajmniej się wmawia codziennie, że ktoś ciągle tutaj jakieś spiski knuje przeciwko nam i że nie wolno nikomu ufać. Nie wolno być naiwnym oczywiście. Natomiast cały ten tak zwany projekt europejski jest oparty jednak na pewnej dozie zaufania. Ta pewna doza zaufania jest potrzebna. Alternatywą jest nieufność, która jest toksyczna. I ostatnia uwaga to państwo też i w ogóle dzisiaj Europejczycy mają prawo wyboru, ale alternatywą nie jest utrzymanie tego, co jest, albo utracenie tego, by tego, co jest, trzeba bronić, jeżeli się w to naprawdę wierzy. Ponieważ ta Unia Europejska jest dzisiaj nieprzygotowana do tego, żeby się zmagać ze światem zewnętrznym. Ona po prostu jest bezradna wobec tego świata zewnętrznego, czego przejawem była jej reakcja na właśnie uciekinierów. Ponieważ Unia Europejska, która przecież jest jednym z najbogatszych regionów na świecie, nie poszła tam do tych regionów, w których jest bieda, w których są konflikty, no to te regiony przyszły do Unii Europejskiej, to spowodowało panikę w Unii Europejskiej. Otóż nie da się niestety żyć w tym luksusie izolacji od reszty świata. To znaczy, że życie, które państwa czeka w Unii Europejskiej, wcale nie będzie takie zupełnie proste. Natomiast jedno jest pewne, ponieważ ten świat jest w sumie dosyć agresywny, pełen konfliktów, no to będzie znacznie łatwiej z tymi konfliktami sobie radzić w pewnej grupie niż pojedynczo, niż wtedy, kiedy będą to robiły poszczególne państwa. I na koniec zostaje jedno zdanie. Jestem absolutnie pewien, że gdyby ta Unia Europejska, czego niektórzy w Europie teraz chcą, się rozpadła, następnego dnia powstanie nowa Unia Europejska. Kilka państw od razu ją stworzy, ponieważ te państwa wiedzą, że one bez jakiejś tam Unii Europejskiej, ona się może nazwać inaczej, sobie nie poradzą. I pewnie Polska wtedy też będzie się chciała do tego przyłączyć, no ale koszt całej tej operacji będzie ogromny, więc powiedziałbym, że lepiej sobie zaoszczędzić takich właśnie niepotrzebnych kosztów. Czyli są, krótko mówiąc, racjonalne zupełnie powody, żeby tej Unii Europejskiej bronić, nie dlatego, że jest doskonała, tylko dlatego, że można ją naprawić i to jest właśnie państwa rola, naprawić ją, a nie tylko brać, bo to nie jest take to leave it, tylko tu jest dużo rzeczy do zrobienia, ale to warto ratować, bo to naprawdę może życie ułatwiać, ułatwiło już paru pokoleniom i jestem pewien, że może ułatwić jeszcze paru pokoleniom. Dziękuję.